Meyer Sound to jedna z tych marek, które wzbudzają szacunek samą nazwą. W świecie profesjonalnych nagłośnień nie ma zbyt wielu firm, które cieszyłyby się równie dużą estymą, docenianych zarówno za jakość swoich produktów, jak i badania prowadzone w zakresie ich rozwoju. Dość powiedzieć, że ta założona w 1979 roku amerykańska firma ma na swoim koncie ponad 100 patentów. Tomasz Wróblewski, ZeroDB.pl Co tydzień znajdziesz tu nowe testy, prezentacje i porady z zakresu produkcji muzycznej i pro-audio, a także felietony bez kompresji i dekonstrukcje znanych utworów poza tworzeniem w pełni skalowalnych systemów nagłośnieniowych zarówno mobilnych jak i stacjonarnych Meyer Sound oferuje też narzędzia do mapowania i predykcji dźwięku a sporą część oferty firmy stanowią systemy kinowe oraz przeznaczone do studiów pracujących nad muzyką i dźwiękiem do filmów Do tych ostatnich zalicza się monitor o przyjaznej nazwie Ami razem z subwooferem tworzący Ami System Zapraszam Od razu zastrzegam, to nie są rzeczy tanie, bo raz, że amerykańskie i spełniające najbardziej wyśrubowane normy pod każdym względem, a dwa, że nie przeznaczone na rynek masowy, ale dla specjalistów. Głównie tych, którzy zajmują się dźwiękiem do obrazu, także w systemach wielokanałowych, ale nie tylko. Jak sprawdziłem w praktyce, to monitory, które mogą pracować w nieco większych studiach jako odsłuch dający się sklasyfikować w kategorii średniego pola. W każdym razie pracowały web w web z moimi Adam A8H. Meyer Sound nie jest nowicjuszem w zakresie monitorów studyjnych. Pierwsze powstały we współpracy ze szwajcarską firmą ACD jeszcze w latach 70., a w kolejnej dekadzie sporą popularnością cieszył się wciąż grający w niektórych studiach model 833 i subwoofer 834. Kolejnym znaczącym systemem studyjnym był HD1 z 1989 roku, dalej używany i poszukiwany przez miłośników dźwięku wysokiej jakości. W zakresie systemów nagłośnieniowych do kin oraz studiów zajmujących się postprodukcją dźwięku filmowego, Meyer Sound od lat współpracuje m.in. ze Skywalker Sound. Instalację Mayera znajdziemy w wielu najważniejszych studiach tak zwanego Hollywood, głównie pod postacią źródła dźwięku otaczającego. Takową mamy także w Warszawie, w studiu Universus, oferującą pracę w trybie Atmos w warunkach obiektu kinowego. Przeznaczenie AMI jest wielorakie, od klasycznego odsłuchu 2.0 poprzez 2.1 z dedykowanym subwooferem na wielokanałowych systemach kończąc, obsługiwanych przez specjalistyczne systemy dystrybucji. Monitory są aktywne, dwudrożne, w obudowie BAS Reflex. Nie ma w nich włącznika zasilania ani jakichkolwiek manipulatorów. Doprowadzamy napięcie za pośrednictwem złącza PowerCon, a sygnał przez XLR. Oba gniazda mają przejście do kolejnych systemów, przy czym w przypadku sygnału audio uziemienie jest w trybie pływającym dla zapobieżenia problemom z pętlami mas. Jedynym źródłem informacji zwrotnej na temat Pracy systemu są umieszczone z tyłu diody sygnalizacji statusu oraz zadziałania ograniczników obu wzmacniaczy. Mocowanie monitorów umożliwiają dwa gwindowane wpusty dla opcjonalnych uchwytów, w tym jednego w formie statywu. Obudowa jest wykonana i wykończona tak, jak w zestawach nagłośnieniowych Sound, optycznie stanowiąc jedną całość, z wkomponowanym w nią falowodem jednocalowego drivera, wpustem dla sześciocalowego ufera, 6,5 cala z koszem i bas refleksu, którego dolną krawędź stanowi podstawa korpusu. Energię do przetworników dostarcza dwukanałowy wzmacniacz w klasie D oferujący ogółem 900 W mocy szczytowej przy zniekształceniach poniżej 200%. Producent deklaruje pasmo przenoszenia od 45 Hz do 20 kHz z 4 dB spadkiem na jego granicach. Pojedynczy monitor jest w stanie wytworzyć ciśnienie 120,5 dB SPL przy pomiarze szumem typu M-Noise, sugerowanym przez firmę Meyer jako przeznaczony do tego typu pomiarów. Monitory wymagają sygnału wejściowego ze źródeł zdolnych wytworzyć plus 20 dBV, czyli około 10 V RMS. Większość urządzeń profesjonalnych taki poziom oferuje, ale w przypadku sprzętu amatorskiego może z tym być poważny problem. Wewnątrz monitorów znajduje się niepodlegający regulacji moduł DSP, zapewniający optymalną korekcję częstotliwości, korekcję fazy, ograniczanie poziomów i podział pasma pomiędzy przetwornikami. Przy wymiarach 23x39x34 na na cm i wadze 11 kg, AMI reprezentuje sobą solidny kawał sprzętu. Tym bardziej, że obudowa nie jest z MDF-u jak w większości monitorów, ale z wysokiej jakości sklejki brzozowej powleczonej warstwą wyjątkowo odpornego na zarysowania lakieru strukturalnego. Jak wspomniano, monitory nie mają żadnej regulacji, ponieważ założenia są przeznaczone do pracy w ramach systemów. Niemniej, z uwagi na ich konstrukcję, dopracowaną w najdrobniejszych szczegółach pod kątem wyrównanej charakterystyki przetwarzania, minimalizacji zniekształceń i zwartej charakterystyki fazowej, przynajmniej w założeniach zapewniają uzyskanie wysokiej neutralności brzmieniowej, a to jest dokładnie to, czego na ogół w monitorach studyjnych szukamy. Co więcej, możemy skorzystać z aplikacji MAP-XT, która łącząc się z serwerem dokonującym kalkulacji, pozwala nam już na etapie instalacji monitorów zorientować się, jak w miejscu odsłuchu będzie wyglądał rozkład ciśnienia dźwięku i jaka będzie charakterystyka wypadkowa przy zadanych parametrach. Nie ma to nic wspólnego z systemami korekcji takimi jak Sonarworks, GLS czy ARC, ale jeśli użyjemy procesora Galileo Galaxy, Kierowanego przez firmę Meyer Sound, to nasze możliwości w tym względzie są niemal nieograniczone. Generalnie zadaniem takich monitorów jak AMI jest jak najbardziej wyrównana pasmowo, fazowo i dynamicznie reprodukcja dostarczanego sygnału. A jak go ukształtujemy, jeśli w ogóle, to nasza sprawa. Przy pomiarze w moim pomieszczeniu, którego wpływ dość wyraźnie widać w oktawie 150-300 Hz, daje się zaobserwować kilka elementów. Przede wszystkim bardzo wyrównaną reprodukcję od 60 Hz do 20 kHz. Biorąc pod uwagę 10 dB spadek efektywności na dole pasma, można przyjąć, że monitory zagrają od 45 Hz. Mamy nieznacznie wyeksponowany bas do 150 Hz i bardzo wyrównane przetwarzanie od 1 kHz do 10 kHz. To, co tu widzimy, to efekt pomiaru pod kątami 15, 30 i 45 stopni w poziomie. Reprodukcja najwyższej góry praktycznie się nie zmienia, ale odchyłki w zakresie 10 kHz są już słyszalne, choć tylko w odległości do 1 metra od zestawu. Dalej dźwięk staje się wyrównany. Falowody przetworników wysokich tonów mają istotną zaletę polegającą na lepszej czytelności dźwięku z dystansu, co niekiedy bywa okupione drobnymi nierównomiernościami w kontekście efektywności w bliskim polu. Ale spójrzmy na charakterystykę fazową, której odchyłki nie przekraczają 10 stopni. I od razu będzie wiadomo, że obraz dźwiękowy zachowa spójność, pozwalając na precyzyjną kontrolę przestrzeni. Zniekształcenia harmoniczne. Wręcz wzorcowe, od 1 kHz wzwyż, mamy koherentny, wyrównany i bardzo niski poziom parzystych i nieparzystych harmonicznych, żadnych gwałtownych skoków i zapaści przy odstępie od sygnału użytecznego rzędu 70 dB. Zobaczmy jak prezentuje się bas-refleks, na którym potrafią się, mówiąc kolokwialnie, wyłożyć nawet najlepsi producenci. Tu mamy rezonans przy 53 Hz, co widać też po wzroście drugiej harmonicznej, i mocne cięcie filtracją poniżej tej częstotliwości. Ale to, co mi się naprawdę spodobało, to łagodne opadanie efektywności bas refleksów w górę, dzięki czemu monitory mają ładny, mięsisty dół. Doskonale widać, jak to wszystko współpracuje, gdy nałożymy na to charakterystykę samego ufera i pomiar w pomieszczeniu. Jeszcze raz podkreślam, nieco pofalowany w zakresie 150-300 Hz. Pewien niepokój może wzbudzać rezonans pasożytniczy bas przy 464 Hz, ale na pomiarze sumarycznej magnitudy nie ma go, choć daje się zaobserwować jego obecność w wykresie harmonicznych. Najlepiej będzie, jeśli go po prostu posłuchamy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zdać się na osąd ostateczny, czyli nasz słuch. Włączymy analizator widma, żeby lepiej widzieć to, co słyszymy, a słyszymy sygnał sinusoidalny. A jak słyszymy, przetwarzanie jest czyste, bez poszumów i różnych skwarków, które lubią występować w niedopracowanych tunelach. Bass Reflex tutaj jest idealnie. Wodospad? Proszę bardzo. Przy 40-decybelowym spadku efektywności, rezonans Bass Reflexu trwa krótko i jest wąski pasmowo. Na pewno nie będzie przeszkadzał w odsłuchu bardziej niż samo pomieszczenie. Bliskie pomiary drivera, zwłaszcza w falowodzie, zawsze są mocno przekłamane, dlatego dokonałem ich czysto orientacyjnie w trzech różnych miejscach, głównie po to, aby zorientować się gdzie znajdują się częstotliwości podziału i jak nachylone są filtry zwrotnicy. Podział przypada na 1,1 kHz. Zwrotnica działa bardzo głęboko, ale parametry dobrano tak, że na wypadkowej charakterystyce nie ma żadnych śladów jej działania. Na pewno jednak będą na charakterystyce fazowej. Choć tu należy wziąć pod uwagę kompensujące zachowanie się fazy wofera, co w efekcie daje bezszwowe przejście pomiędzy przetwornikami. Doskonała robota. Porównując Ami z Adamami A8H zauważyłem, że te pierwsze grają bardziej dosadnie, nieco mocniej w zakresie dołu. Dopiero po czasie zorientowałem się, że w adamach mam aktywną kalibrację i po jej wyłączeniu okazało się, że 8-calowy ufer jednak gra niżej niż sześciocalowy. Ale to nie zmieniło mojej oceny. Ami są bardzo solidne w basie i niskim środku. Wyższa średnica i najwyższa góra nie są może tak finezyjne jak w trzydrożnych adamach, ale brzmią bardzo naturalnie, spokojnie, dając ciekawą przestrzeń. Nienachalną, ale spójną. Lubię adamy za to, że potrafią zakłuć w uszy wtedy, kiedy trzeba, ale mejery też potrafią takie elementy zasygnalizować, choć w nieco bardziej wyważony sposób. Pamiętajmy, że są dwudrożne. W Ami urzekła mnie ich równomierność przetwarzania oraz zdolność do swobodnego prezentowania silnych impulsów. Od razu słychać, że wzmacniacze mają tu masywny zapas dynamiki, a głośniki praktycznie nie wykazują kompresji mocy. To sprawia, że świetnie się z nimi pracuje na etapie miksów, bo dźwięk mamy tuż przed nosem i z pełną dynamiką, i to bez względu na głośność, z jaką słuchamy. W mojej opinii monitory powinny się znajdować nie bliżej niż 2,5 metra od naszej głowy. Dopiero wtedy uzyskujemy zwarte, homogeniczne pole odsłuchowe. AMI mają wystarczającą efektywność, aby na takim dystansie zagrać z pełną dynamiką. Nie mogę powiedzieć, że A8H są lepsze od AMI, albo odwrotnie. Oba to pełnokrwiste, profesjonalne monitory. Mogę natomiast stwierdzić jednoznacznie, że oferują wysoki komfort pracy, a gdy mówimy o porównaniu zestawów dwudrożnych z trójdrożnymi, to trudno o większy komplement. Brak włącznika zasilania, regulacji poziomu czy jakiejkolwiek sygnalizacji pracy na przednim panelu są nieco uciążliwe. Musimy jednak pamiętać, że mejery projektowano głównie pod kątem pracy w systemach wielokanałowych, gdzie nie włącza się i nie reguluje pojedynczych monitorów, tylko od razu wszystkie z jednego miejsca. I wreszcie dochodzimy do kluczowego punktu, w którym zaczynają się spotykać możliwości, oczekiwania i pieniądze. W zależności od kursu dolara, jedna sztuka EMI kosztuje około 14 tysięcy złotych netto. U niektórych może to spowodować chęć napisania komentarza, że sufit mi się na głowę spadł, bo przecież już za 1400 można mieć parę monitorów. Ta sprawa ma wiele aspektów. Pierwszy to neutralność brzmieniowa, która była zasadniczym celem konstruktorów optymalizujących wszystko do perfekcji. Drugi to zapas dynamiki, pozwalający zaprezentować skoki poziomu od szemrzącego strumyka do eksplodującej 20 metrów dalej bomby, ale to tylko wycinek całego obrazu. Branża filmowa nie uległa zjawisku home recordingu i dzieła Oscarowe nie powstają w sypialniach. Jeśli film ma wejść do kin sieciowych, to jego ścieżka dźwiękowa musi być zmiksowana w określonym standardzie w studiu, które ma określony certyfikat. Certyfikat wymaga zastosowania określonego sprzętu spełniającego określone normy. Dalej. Jeśli na finalny miks obrazu przyjeżdżają wszyscy święci, w tym osoby, które zainwestowały w produkcję miliony dolarów, to nie mogą tego słuchać na monitorach za 1400. Mają być skóry, szampan i dużo drogich głośników, grających lepiej niż wszystkie te, które inwestorzy kiedykolwiek słyszeli. A jeśli są inwestorami, to na pewno słyszeli nie jedno. Te głośniki w studiu miksującym dźwięk mają być takie, że jak już ta bomba eksploduje, to inwestorom mają się rozpiąć wszystkie guziki w koszulach, a kieliszki z szampanem wypaść z rąk. Stąd potężny zapas dynamiki, niewykorzystywany na co dzień w domowych studiach, za to bardzo kosztowny w realizacji. I wszystkie te czynniki wpływają na to, że przy konstruowaniu i produkcji takich zestawów jak AMI, rachunek kosztów nie był ważniejszy od realizacji założeń, a cena tych monitorów nie odbiega znacząco od cen najwyższej klasy systemów studyjnych. Dziękuję za obejrzenie, zachęcam do subskrypcji i sugeruję, aby zawsze trzymać się 0 decybeli. PL.